Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na haul ubrania z marki Reserved. Mam tutaj, jak widzicie, sporo rzeczy, a to dlatego, że zgrupowałam już te ubrania w takie gotowe stylizacje. Częściowo skorzystałam z tych właśnie zestawów, które były stworzone na stronie, które były zaprezentowane na modelkach, ponieważ tak mi się spodobały. No i chciałam zobaczyć, jak będą wyglądały na żywo. A część stworzyłam sama, także dajcie znać w komentarzach na dole, co o nich myślicie, która stylizacja Wam się najbardziej podoba, czy coś znaleźliście dla siebie w tym haulu. Mam tutaj już rzeczy cieplejsze, dopasowane po prostu na aktualną porę roku. No, czas jednak na takie jesienne typowo stylówki. Dlatego mam nadzieję, że ten filmik przypadnie Wam do gustu. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to takie filmiki z serii Mierzymy pojawiają się raz w tygodniu. Także żeby być na bieżąco, klikajcie przycisk subskrybuj. Dodatkowo też zobaczycie tutaj filmiki makijażowe, urodowe. No, więc mam nadzieję, że Wam się ta tematyka spodoba. Pierwszy zestaw mam już na sobie. Przed chwilą widzieliście tę koszulę w takiej wersji wsadzonej pod biustonosz. I o ile materiał się tak dziwnie trochę układał, to jednak była to lepsza wersja, ponieważ ona jest ogólnie trochę zbyt długa i stanowczo ma za dużo materiału, tak żeby móc ją właśnie wsadzić w spódnicę, ponieważ tutaj po prostu ten materiał się wszędzie, wiecie, odkłada, odgniata, ponieważ jego jest za dużo. Ja to, jak mówiłam, rozmiar 40, ponieważ nie zorientowałam się, że właśnie ona jest takiej, wiecie, wersji oversize'owej. Wtedy bym po prostu zamówiła rozmiar mniejszy i wtedy po prostu byłaby ona bardziej dopasowana. Ale ogólnie chodziło mi o stworzenie takiego monochromatycznego looku, tak żeby właśnie tutaj było całkowicie beżowo, dlatego też tutaj założyłam czułenkę na takim słupku właśnie do tej stylizacji, ponieważ wtedy całość jest taka zachowana. Ostatnio mam fazę naprawdę na całkowicie beżowe stylizacje, więc bardzo mi się podoba ten zestaw. Jestem w szczególności zadowolona z koszuli. Mimo że jest to 100% poliestrowa koszula, to wydaje mi się, że będzie fajna właśnie na zimowe miesiące, na chłodniejsze miesiące. Jest taka bardzo przyjemna, milutka, trochę jakby grubsza, ale w dalszym ciągu taka bardzo luźna, wiecie, ten materiał nie jest taki sztywny, więc naprawdę wypada fajnie. Wydaje mi się, że będzie fajny właśnie po prostu do spodni z wyższym stanem, czy wtedy luźno, czy wsadzona tylko z przodu. Wiecie, w sztywnych spodniach będzie to inaczej wyglądało. Tutaj z tą spódnicą z imitacji zamszu, no to wiadomo, że jest troszeczkę inaczej. To jest cienki materiał, ona jest bardziej obcisła, no i różnie to wygląda. Jeśli chodzi o samą koszulę, to jestem bardzo zadowolona. Kosztowała 90 zł. Spódnica kosztowała 70. Co do spódnicy, to niestety nie jestem za bardzo zadowolona. Jakiś czas temu pokazałam wam taką fajną z imitacji skóry, z ekoskóry po prostu. I ona była właśnie takim jasnym różowym odcieniem, była bardzo fajna. Tutaj kolor mi się podoba bardzo, w szczególności jak to fajnie razem pasuje, ponieważ tak naprawdę jest to dokładnie ta sama tonacja, tylko wiadomo, koszula jest troszeczkę jaśniejsza, ale po prostu mam wrażenie, że ona mi tutaj troszeczkę te proporcje zaburza. Jest bardzo krótka, więc nie czułabym się komfortowo nosząc właśnie tę spódnicę, więc sama nie jestem za bardzo zadowolona z tego, jak ta stylizacja wyszła, ale też dobierałam te rzeczy wszystkie online, więc różnie to może być, właśnie rozmiarowo, czy po prostu właśnie trochę może być tak, że coś do siebie nie pasuje. Także zobaczymy, jak to będzie z resztą tego, że wskakuje w drugi zestaw. Następnie bardziej formalny zestaw. Ja akurat tutaj koszulę, wiecie, związałam, ale oczywiście możecie ją normalnie wsadzić w spodnie. Piękny różowy odcień, taki satynowy efekt, błyszcząca trochę tkanina, eleganckie spodnie, jak widzicie, rozszerzane, bez żadnego kanta, nic takiego, takie trochę melanżowe, na długość idealną w momencie, kiedy nie miałabym żadnego obcasa, ale wydaje mi się, że do tych obcasów też fajnie to wygląda. Mocno wydłużają te spodnie nogi zdecydowanie. Wybrałam tutaj rozmiar 40, ponieważ wydawały mi się właśnie takie odpowiednio duże i jak widzicie, leżą idealnie. Co prawda tutaj trochę ten materiał się marszcza, to dlatego, że tutaj na udach w tym miejscu jest troszeczkę po prostu bardziej napięta sytuacja i dlatego trochę się marszczy, ale moim zdaniem tak wygląda dobrze, ale tak to w talii są idealnie dopasowane. Koszula bardzo mi się spodobała ze względu na to właśnie, że jest taka fajna błyszcząca, to jest taka imitacja jakby jedwabiu, tak samo też się układa, a jednocześnie jest to naturalny materiał, w sensie oddychający materiał, ponieważ jest to 100% wiskoza. Koszula kosztowała 100 zł, wybrałam tutaj rozmiar 38, ponieważ widziałam, że ona jest taka trochę luźniejsza, jest na mnie idealna. Jest dalej trochę luzu tutaj na środku, mogę sobie swobodnie tutaj ją zawiązać. Tak samo po wsadzeniu w spodnie też ten materiał by, wiecie, był taki luźniejszy. A spodnie kosztowały 120 zł i to jest akurat poliester z wiskozą i też wypadają naprawdę bardzo fajnie. Także jeśli jest to coś, czego szukacie,
O, zamawialiście śnią. Ta spódnica bardzo mi się spodobała na stronie. Szukałam do niej jakiejś fajnej góry. No ale tak jak przyjrzałam się tak dłużej na zdjęciach, no to no, zobaczyłam, że właśnie z takiego samego materiału jest też koszula, właśnie tak była zaprezentowana na modelce. Nie wiem jakim cudem to mi się spodobało właśnie, ale to jest kwestia oświetlenia też i zdjęć, no, ponieważ na żywo wygląda to bardzo tandetnie. Może ze względu na to, że aż tak mocno ta ekoskóra odbija światło i nie prezentuje się to dobrze, a na zdjęciach wydawało się to bardziej matowe, wykończenie właśnie tej ekoskóry. To jest taka zgniła zieleń, taki trochę militarny kolor, z tłoczeniem takim a la wężowa skóra, czy też skóra krokodyla. I o ile właśnie spódnica bardzo mi się podoba, wydaje mi się, że właśnie z jakimś takim, wiecie, beżowym swetrem będzie wyglądała super, mogę w sumie zaraz przymierzyć, ale w połączeniu z tym no, nie podoba mi się to. Naprawdę, bardzo. Spódnica bardzo mi się podoba, cudownie leży. Zamówiłam tutaj rozmiar 40, jest idealnie tutaj dopasowana i kosztowała 90 zł. Jeśli chodzi o koszulę, wybrałam tutaj rozmiar 38, ponieważ widziałam, że jest taka oversize'owa. Jak widzicie, tego materiału jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tutaj w ogóle mogę Wam wyciągnąć i pokazać. Ona jest właśnie długa, taka oversize'owa i mimo rozmiaru 38, no to jest duża i wygląda w ogóle jak jakiś taki płaszcz przeciwdeszczowy, mam wrażenie. Ja się tak po prostu w tej koszuli czuję. Ale po prostu jeśli chodzi o ekoskórę, lubię bardzo, jeśli chodzi o dół. Jakieś sukienki wyglądają fajnie, ale tak w przypadku koszuli nie moja bajka totalnie. Powiedziałam Wam rozmiar, cena to było chyba 120 zł, jak dobrze pamiętam. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie na dole w opisie, razem też z moimi wymiarami, tak żeby porównać i wiedzieć, który rozmiar wybrać dla siebie. W tej wersji prezentuje się to o niebo lepiej, jak widzicie, taki jasny odcień, w sumie kremowy bardziej niż beżowy. Idealnie prezentuje się właśnie z tym odcieniem spódnicy. No tutaj mam na sobie oddzielnie top, który kosztował 50 zł, a oddzielnie tutaj ten sweter, który jak widzicie jest taką jakby narzutką na nasze topy. On jest taki skrócony z golfem i on kosztował 90 zł. Tutaj mam na rozmiary M z obu tych rzeczy. Według mnie wygląda to fajnie. Co prawda na modelce to wycięcie było takie bardziej widoczne i było widać biust. U mnie tego nie widać i zakrywa to totalnie, więc przez to wygląda gorzej. W takiej wersji bardziej by mi się to podobało, ale wiadomo, że tutaj jest po prostu za dużo materiału. No ale jednak, wiecie, no, ja nie jestem S-ką, więc nie zamówiłabym mniejszego rozmiaru. Gdyby wycięcie było większe, to zupełnie inaczej by to wyglądało, ale mam wrażenie, że w ogóle golfy to są totalnie nie dla mnie. Nie tylko dlatego, że nie lubię mieć nic na szyi, nie czuję się z tym dobrze, to jednocześnie gdzie jest moja szyja, nie? Źle to wygląda moim zdaniem. Kolorystycznie fajnie, do zdjęcia spoko, ale nie do noszenia, więc nie jest to zestaw, który zostawię u siebie właśnie w szafie. A ten sweterkowy zestaw zamówiłam z myślą o skomponowaniu właśnie z tą spódnicą. Według mnie wygląda to rewelacyjnie i właśnie bardzo fajny zestawik teraz na jesień, ale także na zimę po prostu z jakimiś rajstopami wtedy. Wygląda to moim zdaniem bardzo fajnie. Jest to jeansowa spódnica o długości midi. Mam ją za kolano, przy moim wzroście 1,73 m. Według mnie wygląda to fajnie właśnie zarówno do tych butów, ale także fajnie będzie wyglądało na przykład do jakichś mokasynów czy botków. Zamówiłam tutaj rozmiar 40, no i w niektórych miejscach ta spódnica jest trochę za bardzo opięta, szczególnie tutaj na górnej części ud, właśnie na pośladkach. W brzuchu wydaje się ok, mam tutaj jeszcze troszeczkę luzu w talii, ale jest tak fajnie dopasowana, ale po prostu nie za ścisła. Tylko właśnie tutaj na górnej części ud czuję napięcie, ale tak to wypada fajnie. Brakuje mi w tej spódnicy zdecydowanie kieszeń z tyłu, ponieważ lubię właśnie z tyłu nosić telefon w momencie, kiedy nie mam torebki, ale fajnie to się prezentuje, fajny zestawik, no ale jak dla mnie bez tego golfu zdecydowanie. Zaraz pokażę Wam może jeszcze wersję z samym topem. Tak wygląda z samym topem. Swoją drogą ten top właśnie w rozmiarze M jest idealnie dopasowany. No fajny, taki inny vibing właśnie na jesień, więc wydaje mi się, że właśnie on zostanie tak, żeby mógł założyć na przykład z jakimś kardiganem, czy pod jakąś koszulę, tak jak właśnie jedną z tych będzie według mnie wyglądać fajnie. Podczas składania zamówienia znalazłam dwie fajne sukienki. Też patrzyłam na takie, które będą fajnie wyglądały do kryjących rajstop, tak żeby móc właśnie zakładać je w chłodniejsze miesiące. Także to jest jedna z nich, 100% wiskozowa sukienka w takim pięknym kolorze i ciężko mi określić, ponieważ jest to taka trochę malina, trochę wino, tylko
takim jaśniejszym odcieniu. Wygląda przepięknie, bardzo fajny kolor, trochę ożywiający, ale dalej po tej stonowanej stronie. Na długość, jak widzicie, do połowy łydki, bardzo fajnie wygląda do obcasów, ale też właśnie do jakichś cięższych butów będzie odpowiednia. Przepięknie podkreśla tutaj zarówno talię, jak i dekolt. I wydaje mi się, że jest to podobny krój do jednej sukienek, którą mierzyłam w filmiku z sukienkami idealnymi na wiosnę i lato, ponieważ tamta właśnie wydawała mi się podobna, że jest tutaj takie usztywnienie jakby, dopasowanie w talii. Jest przepięknie tutaj wycięty dekolt, nie odsłania za dużo, a jest tak fajnie głęboki. No i jest tutaj trochę luzu pod pachami. Jak widzicie, jest długi rękaw z lekkim marszczeniem, takie raczej lekko luźnawe rękawy, ale nie ma tutaj za dużo materiału, tylko po prostu takie fajne, komfortowe. Szczerze powiedziawszy, bardzo podoba mi się ta sukienka. Zamówiłam tutaj rozmiar 40, a jej cena to 160 zł. Następnie zielona sukienka w takim militarnym odcieniu zieleni. Od razu pomyślałam o połączeniu właśnie z jakimiś ciężkimi butami. Najbardziej moim zdaniem pasowałyby do niej martensy. To są zdecydowanie buty, których mi brakuje w szafie. Tutaj widzicie, mam na sobie mokasyny. Według mnie też to wygląda fajnie. Dodałabym jeszcze tutaj na przykład jakiś łańcuch na szyję, tak żeby coś tutaj dodać, ponieważ widzicie ten kolor sukienki. Według mnie potrzebuje troszeczkę czegoś do ożywienia, właśnie jakiś złoty czy miedziany łańcuch fajnie by tutaj pasował. To jest sukienka z tencelu, to jest fajny oddychający materiał, więc sukienka sprawdzi się nie tylko właśnie na chłodniejsze miesiące, ale także na lato, więc fajna, fajna rzecz do szafy. Zastanawiam się tylko, czy nie zmienić rozmiaru na mniejszy, ponieważ wydaje mi się, że tutaj mam sporo luzu. Obawiam się, że w mniejszym rozmiarze tutaj mogłoby być za mało miejsca właśnie w rękawach i tutaj w ramionach, ale tutaj mam wrażenie, że jest tak sporo luzu. Zamówiłam tutaj rozmiar 40 i kosztowała 120 zł, ale to jest serio sukienka, którą chcę zostawić w szafie. Jakoś się przekonałam do tego koloru, chociaż nie wiem, czy nie wygląda właśnie trochę mdło, dlatego chciałabym przebić tutaj właśnie tę sukienkę biżuterią. Dajcie znać, co myślicie o tej sukience na dole w komentarzu. Zobaczyłam tę koszulę, to zastanawiałam się właśnie, którą wersję kolorystyczną wybrać, ale w końcu wybrałam obie, tak żeby podjąć decyzję już jak przyjdzie do mnie, którą właśnie zostawić w szafie. Jest to taki print zwierzęcy, taka trochę zebra bym powiedziała. I mamy taki ładny odcień tutaj beżu ze spranym, w sumie bardziej grafitem bym powiedziała, że jest to taki właśnie sprany czarny. Mam tutaj taki zestaw, który był zaprezentowany na stronie, czyli właśnie do tego beżowa bluzka, beżowy top z odkrytymi plecami, ponieważ jest to crop top, i czarne jeansy typu mom jeans, czyli moje ulubione. Tutaj mam rozmiar 42, kosztowały 100 zł, top kosztował 40, a koszula 120. Także koszula jest bardzo przyjemna, taka grubsza, trochę ala flanelowa. Ona jest fajna, przyjemna zarówno z wewnętrznej strony, jak i zewnętrznej. Wydaje mi się, że jest to idealna rzecz właśnie na nadchodzący sezon, na aktualny sezon. Ten top, o ile jest przepiękny, to sama bym powiedziała, że on jest bardziej letni, ponieważ jest on z niesamowicie cieniutkiego materiału, taki, w którym mi było zimno, a ze względu na te wycięcia z tyłu, które obłędnie po prostu wyglądają, no to nie założymy biustonosza, więc tutaj wszystko wyjdzie na wierzch. No i czuję, że po prostu mi by było zbyt zimno właśnie w tym topie, więc nie jest to moja bajka, o ile jest ładny kolor, no ale faktycznie zlewa się aż tak mocno z moim kolorem skóry, że w dalszej odległości wyglądałoby, jakbym nic po prostu na sobie nie miała, więc nie jest to totalnie mój vibe, więc to idzie do odsyłki. Spodnie klasyczne już przymierzałam sporo, zarówno z Drizer, jak nie tylko mam jeansów, jest oddzielny filmik na temat mam jeansów właśnie z sieciówek. Są fajnie dopasowane, tutaj są idealne w talii, troszeczkę odstają, ale tak minimalnie z tyłu. Fajna długość nad kostkę. No i możecie zobaczyć, jak prezentują się właśnie do mokasynów. Wygląda to moim zdaniem naprawdę bardzo fajnie. Ten odcień zieleni to jeden z najmodniejszych aktualnie kolorów. Ja akurat do niego nie jestem zbytnio przekonana, ale właśnie w tej koszuli bardzo mi się spodobał. Wcześniej myślałam, żeby kupić coś właśnie w tym kolorze jako akcent, może jakiś dodatek, a faktycznie ta koszula wygląda rewelacyjnie. Tutaj też wybrałam rozmiar 38, tak jak w poprzedniej, ze względu na to, że jest to koszula lub oversize'owa, jak widzicie, jest naprawdę bardzo duża.
zdarzyła. Do tego dobrałam ten top, który już Wam pokazywałam, razem z tym golfem wyciętym i takie białe spodnie typu baggy. Tutaj do tego bym założyła jakieś już sneakersy, czy beżowe, czy właśnie białe, tak żeby tutaj, wiecie, była taka jednolita kolorystycznie stylizacja, ale nie wzięłam nic tutaj na górę, a nie chcę mi się zgodzić, także mam nadzieję, że wybaczycie. Według mnie w takiej właśnie formie wygląda to fajnie, połączenie tego koloru z bielą, czy z takim bardzo jasnym beżem, według mnie wygląda najlepiej, ale może macie jakieś pomysły, jak można by było właśnie taki odcień jeszcze skomponować, to dajcie znać na dole w komentarzach. Te spodnie są z wyprzedaży, więc nie wiem, czy będą jeszcze dostępne. Jest to rozmiar 42, one są takie bardzo, bardzo luźne, spokojnie bym wyszła w mniejszy rozmiar, ponieważ w talii jest naprawdę dużo materiału, gdyby nie pasek, no to wręcz by mi spadały w tym momencie. Jak widzicie, są luźne, ale takie bardzo poszerzające ze względu właśnie na ten krój, no więc nie jest to mój vibe. Białe spodnie też już mam prawie, ale chciałam Wam pokazać rzeczy, wiecie, z innego sklepu, niż jeszcze dodatkowo ze swojej szafy, więc właśnie dlatego je zamówiłam. Dajcie znać, która Wam koszula się bardziej podoba, którą zostawić w szafie. Według mnie ten kolor jest taki fajny, ożywiający, a jednocześnie tutaj połączenie tego beżu właśnie z tą szarością, z taką grafitką się bardzo podoba, więc ja jestem tutaj troszeczkę rozdarta, więc muszę pomyśleć na ten temat. Jeszcze jedna stylizacja z wykorzystaniem tych szarych, eleganckich spodni. No, co prawda do tej stylizacji chciałam zamówić zupełnie inny dół, ale przez przypadek zamówiłam, w sensie usunąłem z koszyka nie to, co trzeba, więc tutaj skompletowałam to wszystko właśnie w tym zestawieniu. Też chciałam właśnie jasno szary dół, co prawda spódnicę, ale właśnie z spodniami też fajnie wygląda. Chodziło mi właśnie o taką szarą stylizację z przełamaniem właśnie z tym kolorem różowym w postaci swetra golfu. Mam tutaj na sobie płaszcz, zamówiłam tutaj rozmiar 38, ponieważ wydawał mi się bardzo oversize'owy, ale trochę przesadziłam i jest dla mnie zbyt mały, więc tutaj tak mam skrępowane ramionka i nie wygląda to za dobrze, ale chciałam Wam pokazać właśnie, jak to wygląda, taka full szarość z tym różem. Jeśli chodzi o sweter, kosztował on 100 zł i jest taki wściekło różowy i podoba mi się, szczerze mówiąc. Tylko zostawiłabym go, gdyby nie fakt, że jest to golfik, a ja za golfami niestety nie przypadam, ale podoba mi się to połączenie kolorów. Jest to taki fajny neonowy róż, więc totalnie mój klimat. I jeszcze właśnie fajnie to wygląda w połączeniu z taką neutralną szarością, więc poszukam czegoś takiego po prostu w postaci klasycznego swetra. Też by było, słuchajcie, wszystko na dziś. To prawda, wyszedł tutaj taki trochę festiwal poliestru, ale po pierwsze, niestety nie za bardzo zwróciłam uwagę na składy w przypadku składania tego zamówienia, ale też wydaje mi się, że po prostu to jest najtrudniejszy sezon tak naprawdę, ten jesienno-zimowy, żeby znaleźć fajne składowo ubrania, o ile w sukienkach nie mam zazwyczaj tego problemu, ale też jest sporo poliestru, tak często koszule, właśnie swetry najgorsze mają składy zdecydowanie w przypadku sieciówek, ale mam nadzieję, że wpadło Wam coś w oko, nawet jeśli nie jakieś konkretne ubranie z tego filmiku, to może po prostu jakieś zestawienie kolorystyczne czy pomysł na stylizację. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!